klubie zmiany organizacyjne i kadrowe. Nowym trenerem zespołu został doskonale znany we Wrocławiu Krzysztof Janczak. No jest parę zmian w porównaniu z zeszłym sezonem, ale jest to młodość połączona z doświadczeniem i mam duże obietnice i nadzieje w związku z tym, bo wydaje mi się, że ten skład na pewno będzie walczył o każdą piłkę, o każdy mecz i może sprawić niespodziankę. Do Wrocławia powrócił Krzysztof Janczak, wrócił Marcel Gromadowski, wraca też libero Adrian Michułka. Na pewno cieszę się z powrotu do Wrocławia. Minęło 10 lat od moich ostatnich występów w tym mieście. Wiele czynników na pewno miało duży wpływ na to, że zdecydowałem się na powrót. Aczkolwiek to była świadoma decyzja, przemyślana. W klubie przyszło nowe, powiedzmy. Są ludzie, którzy bardzo poważnie podeszli do tego projektu. Są mi to znajomi ludzie i uwierzyłem w to wszystko i mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się odbudować ten klub. Trener absolutnie nie oszczędza swoich zawodników, z tego zresztą jest znany. Wszystko jednak dla dobra gwardii. Dobrze przygotowany zespół będzie mieć więcej szans na końcowy sukces w lidze. Jest to okres przygotowawczy, jest to nowy skład, na razie chłopaki się zgrywają. Oczywiście ćwiczymy bardzo mocno, jak to u mnie bywa i myślę, że jak wejdziemy w taki okres już grania, to wtedy zobaczę, jak to wygląda. Na treningach zespół już teraz wygląda dobrze. Zawodnicy z wielkim wyczekiwaniem myślą o pierwszych meczach sezonu. Mamy całkiem nieźle zbilansowaną drużynę. Tak jak pan powiedział, jest troszkę młodości, kilku fajnych młodych chłopaków i też jest kilku zawodników, którzy już trochę pograli w siatkówkę, więc myślę, że jeżeli będziemy pracować tak jak do tej pory, wszystko się pozazębia, to możemy parę ciekawych niespodzianek sprawić naszym kibicom. Zespół jest kompletny, trener natomiast jest bardzo zadowolony ze składu, który udało się zbudować. Które atrybuty gwardii są obecnie tymi największymi? Mamy niezłe strzelby na zagrywce. Do tego przyszedł Adrian Michułka, który tak naprawdę bierze na siebie pół placu i daje sobie radę. Do tego jest Marcel Gromadowski, jest młody Kacper Wnuk, jest młody Mateusz Paszkowski i inni. Myślę, że naprawdę ten sezon będzie ciekawy, a co się okaże na koniec tego sezonu, no to już ktoś u góry może wiedzieć. W nowym sezonie Gwardia swoje mecze będzie rozgrywać w hali Orbita.